Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo często jestem gadułem, jak już Pan mi przypomniał, że mam tylko 20 minut, nie więcej. Więc jeżeli będę dłużej mówił, proszę mi przerwać. Proszę Państwa, bardzo ważna konferencja i bardzo trudna. Temat sam jest bardzo, bardzo trudny. Odpowiedzialna sprzedaż, czy to jest możliwe? Pierwsza odpowiedź, taka szybka, ale uważam, że prawdziwa, to tak, tak, tak. Ale. No i pojęcie całej odpowiedzialności działania, szczególnie banków, dotyka etyki, etosu, uczciwości, zaufania. I to, co się wydarzyło kilka lat temu, mówię o kryzysie finansowym, to zmieniło oblicze sektora bankowego, sektora finansowego. Banki przestały się podobać klientom. Więcej nawet, bo sektor bankowy stracił zaufanie klientów. W związku z tym, i to dramatycznie nawet, i to wszędzie, w USA, w Europie, w Polsce, aczkolwiek z innych względów. Ale bym powiedział, że to nawet jest nieważne, dlaczego. Wirus po prostu się rozsiał i taka jest sytuacja, że klienci przestali ufać bankom. Niektórzy twierdzą ufać bankowości. No cóż, fakty są takie, że bankowcy byli głównymi aktorami tej czarnej, bym powiedział nawet okrutnej w konsekwencji ich działań dramatu, ale nie jedynymi aktorami. Klienci natomiast bezapelacyjnie, bym powiedział, zażądali krwi, że tak można powiedzieć, bankowców. Jeżeli chodzi o pozostałych aktorów, to zostali zbesztani, skrytykowani przez klientów za niepoprawne zachowanie, ich postawy, wiedząc jednocześnie, że bez udziału tych innych, drugorzędnych, powiedzmy, aktorów nie doszłoby do kryzysu takiego, jaki mieliśmy. A drugi bardzo ważny element to jest to, że bez względu na fakt, że przez te ostatnie 25 lat finansowaliśmy w Polsce piękny rozwój gospodarki, stworzyliśmy solidny, silny, profesjonalny sektor bankowy, to jednak popełniliśmy pewne błędy. I te błędy właściwie odbijają się dzisiaj na naszej reputacji. Mogę powiedzieć, że żaden sektor gospodarczy nie jest w stanie działać na długą metę bez potykania się. To również wydarzyło się nam. I za popełnione błędy, jak to niektórzy, szczególnie w mediach mówią, trzeba konsekwentnie zapłacić. Cokolwiek to może znaczyć. Bym powiedział ostro, być może, ale że społeczeństwo nie ma mercy dla banków. Jest pobłażliwy dla tych, którzy również brali udział w tym, co krytycy mówią, wydarzyło się w Polsce, a więc i doprowadziło do braku zaufania. Czy to mówimy o politykach, czy to mówimy o regulatorach, czy o dziennikarzach. W tej chwili jest jedna, fakt jest taki, że po prostu bankowcy muszą zaakceptować fakt braku zaufania, czy spadku wielkiego zaufania wśród naszych klientów i zastanowić się, co dalej. I to jest właściwie ta główna myśl, którą chciałem rozszerzyć teraz.
Nasze podejście do klientów wymaga zmian. A żeby zmienić nasze działanie, to przede wszystkim my musimy się zmienić. I mówię w tej chwili o wielkich modyfikacjach, które powinny nastąpić. Jest takie powiedzenie, ryba psuje się od głowy. Głowa ta to właściciele, to rady nadzorcze, to zarząd. I fakt jest, że dopóki nie pogodzimy się z tym, że właśnie trzeba zacząć od głowy, będziemy mieli kłopot. Dlatego, że te zmiany mentalnościowe przede wszystkim polegają na tym, żeby zmienić swoje zachowanie. Jest to nadzwyczaj trudne, to jest maraton, to nie jest sprint. Tego nie można zrobić z poniedziałku na wtorek. To jest to, co wymaga bardzo dużo odwagi. Ale nie wystarczy same lemontowanie. Trzeba coś zrobić z tym fantem. I w związku z tym jest to rzeczywiście wielkie zadanie, bo tu chodzi również o współpracę między instytucjami. Jako że adresuję to głównie do sektora bankowego, to mówię o bankach, ale mówię również o politykach, które mają bardzo duży wpływ na to, co się dzieje i co będzie się działo w sektorze bankowym. Mówię o regulatorach. Wszyscy się chyba zgadzają, tak to widzę z literatury światowej, że regulatorzy coraz bardziej stają się menadżerami naszego biznesu. Czyli już nie tylko, że regulują, co powinniśmy, ale już w tej chwili wchodzą na naszą działkę. Dlaczego? Może dlatego, że uważają, że banki za mało robią w tym kierunku, aby zmodyfikować swoje stanowisko. Stanowisko vis-a-vis klientów. Prawda jest taka, że mówicie, że klienci również biorą na siebie tę odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. Ale my wiemy bardzo dobrze, że jako producenci produktów i usług finansowych, to my, banki, mamy największą wiedzę o tych produktach, o tych usługach. My wiemy najlepiej o tym, co się dzieje. My wiemy najlepiej o tym, co się dzieje na rynku finansowym, jeżeli chodzi o pojęcie, teorię ryzyka, czy różnego rodzaju ryzyku. W związku z tym my powinniśmy rzeczywiście wziąć większą odpowiedzialność na siebie, żeby chronić naszych klientów, prawodawców. Żyjemy tylko dlatego, że mamy klientów. I w związku z tym nasza codzienna działalność powinna ulec zmianom. Była taka teoria shareholders value. Wszyscy wierzyliśmy, przynajmniej ja głęboko wierzyłem przez te wszystkie lata, a już ponad 50 lat w tej branży i również większość czasu w Stanach Zjednoczonych. Wierzyłem w tę teorię i teraz również widzę, że popełniliśmy pewne błędy. Ta teoria, która była polegała na tym, żeby maksymalizować zyski dla właścicieli, była błędna. Okay. Zysk to jest wynik działań, a nie cel w samym sobie. A w związku z tym przede wszystkim powinniśmy myśleć o tym, o zwiększeniu wartości dla klientów, wartości klienta w naszym banku. I to powinno być na pierwszym miejscu. Nawet takie osoby jak Peter Drucker, znaczy on był jednym z tych, którzy w latach 80., 70., to chyba było w 72 lub 3, powiedział, że jedynym celem egzystencji firmy per se jest wykreowanie klienta. Nie wykreowanie zysku dla akcjonariuszy, wykreowanie klienta. No to są takie rzeczy, które my studiujemy i czytamy o tym przez dziesiątki lat, ale niestety umyka nam. To i tak się wydarzyło przez te ostatnie ileś lat. Ta teoria shareholders value musi zmienić się. Jack Welch, znany prezes executive z GE,
stwierdził sam w 2009 roku, i tutaj będę cytował, że maximizing shareholder value is the dumbest idea in the world. On, osoba, nie wiem czy pamiętacie, on tutaj był w Polsce ileś lat temu, witaliśmy go tutaj, rozmawialiśmy na różne tematy przywództwa. On sam doszedł do takiego wniosku. A więc bym powiedział, że hasło na dzisiaj to rzeczywiście zyskownie generować wartość dla klienta. Ta droga jest bardzo długa, żmudna, trudna, kompleksowa i wymaga bardzo duże, kolosalne zmiany mentalnościowe przede wszystkim. Trzeba zmienić kulturę zarządzania, trzeba zmienić kulturę korporacyjną, a to oznacza zmienić nasze zachowanie na co dzień. No to jest nadzwyczaj trudne. Nadzwyczaj trudne. Tak jak powiedziałem, to jest kolosalne wyzwanie, ale to jest coś, co musimy zrobić, żeby odzyskać zaufanie klientów. I przede wszystkim, powtarzam raz jeszcze, jest to największe zadanie dla właścicieli, dla rad nadzorczych, dla zarządu. Trzeba zmienić modele biznesu, modele sprzedaży. Inaczej sprzedawać. Nie to, że już nie będziemy więcej sprzedawać, bo to słowo, takie konotacje nie są za najlepsze, tylko w inny sposób. Myśleć przede wszystkim o kliencie, ale trzeba znaleźć, znów wiesz, nową teorię, nową definicję, co to oznacza. Te procesy, o których mówimy, tworzenia produktów, usług, klient musi być włączony w to od A do Z. Musimy więcej myśleć o tym, każdy produkt, który wprowadzamy, zadać sobie pytanie, czy ten produkt dodaje jakąś wartość naszym klientom? Jeżeli tak, to którym klientom? W jaki sposób? Czy możemy to zmierzyć? Czy możemy rzeczywiście powiedzieć tak, wiem, bo to jest to, to i to? Czy to jest tylko teoria? Po prostu, bo tak chcemy wierzyć w to, że cokolwiek robimy jest zawsze bardzo dobre dla klienta. Nie zapominajmy jednak o tym, że żeby oferować te wszystkie usługi i produkty, to przede wszystkim musimy również mieć taką sytuację finansową, która by nam pozwoliła zainwestować w to, co musimy. A więc proszę nie odbierać moich słów, że zyskowność dla banku nie jest więcej ważna. Ona jest kluczowa, bardzo ważna. Jaka zyskowność? Nie wiem, nie mam odpowiedzi. Ci wszyscy, którzy twierdzą, że banki zarabiają za dużo, prawdę mówiąc, ośmieszają się według mnie. Kto ma taką władzę i taką świadomość intelektualną, żeby powiedzieć, ta branża zarabia za mało, ta branża zarabia za dużo i tak dalej, i tak dalej. To tylko jest kwestia, w jaki sposób zarabiamy i jakie są konsekwencje naszych działań na co dzień. I to jest właśnie ten kluczowy element. Zarządy banków muszą stworzyć odpowiednie systemy, wprowadzić odpowiednią dyscyplinę monitorowania zachowań pracowników. I to się robi. To się robi, natomiast ten proces chyba troszeczkę idzie za wolno. I to na całym świecie. Ale są bardzo dobre przykłady, gdzie niektóre instytucje finansowe są bardzo zaawansowane w tym. I mogą powiedzieć, że rzeczywiście wartość klientów wzrasta i to oznacza wartość firmy, danego banku również poszła w górę. To jest bardzo ciekawa korelacja, a więc to się sprawdza, to się sprawdza. Musimy uciekać od stawiania takich zadań naszym pracownikom, które stricte odnoszą się do takich spraw transakcyjnych, czyli ilościowych. Po prostu trzeba wyprodukować produkt A tyle i tyle, dlatego że ten produkt zarabia, na tym produkcie zarabiamy najwięcej. Trzeba to zrewidować. Trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście to jest słuszna metoda. Znowu pytanie, czy to, co robimy, jest dobre dla klienta. Znowu trzeba wiedzieć, dla którego klienta. A więc dużo więcej musimy zrobić, żeby poznać naszych klientów. Know your customer. To nie jest tylko taki slogan, to jest naprawdę bardzo ważny
etap działalności każdego banku i wtedy dostosować produkty, usługi odpowiednio. Wynagrodzenie. Trzeba bardzo uważnie przeanalizować fakt, że bardzo często nasi pracownicy, wiedząc, co jest najważniejsze w budżecie, co jest najważniejsze dla wykonania strategii, po prostu idą skrótami. I my, czyli członkowie zarządów, rad nadzorczych, właściwie doprowadziliśmy do tego. To my sterujemy tym bankiem. To my pokazujemy, gdzie jest północ, gdzie jest południe, wschód i zachód. Ta odpowiedzialność głównie nie leży po stronie pracownika, ale po stronie członków zarządu, bym powiedział. Jakość usług. Już kończę. Jakość usług. Zawsze mówię i chyba będę tak mówił do końca swojego życia, że to jest najważniejsze. Jeżeli zapewnimy wysoką jakość usług dla klienta, to klient nie tylko, że będzie szczęśliwy, że ma daną usługę, produkt, ale będzie gotowy, żeby zapłacić odpowiednią cenę za ten produkt. Prawda? A więc jeszcze raz apeluję do kolegów bankowców przede wszystkim i koleżanek, żeby nie bać się tego przedsięwzięcia, zrewidować bardzo skrupulatnie podejście do strategii banków, budżetów, wprowadzić odpowiednie procedury, które w pewnym sensie wymuszą inne zachowanie organizacji, ale to musi się zacząć od głowy. Przede wszystkim członkowie zarządu muszą sami zmienić swoje zachowanie. Życzę powodzenia. Dziękuję.